Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, Biblioteczki Sąsiedzkiej. Dziś jest środa, 16 września, minęła właśnie 11, za oknem upał, przed chwilą sprawdzałam na termometrze, jest już 30 stopni, ale w domu mam miły chłód, jest przyjemnie dzięki urządzeniu, które dostałam od rodziny, bardzo Wam dziękuję, da się przeżyć upały. Dzięki temu mam nadzieję, że u Was tam, gdzie jesteście, w Waszych domach, czy gdziekolwiek mnie tutaj słuchacie czy oglądacie, też jest przyjemnie i niezbyt gorąco i że wszyscy czujecie się dobrze i jesteście zdrowi. Olga Szelc, Biblioteczka Sąsiedzka, Kawiarnia Sąsiedzka, Ośrodek Działań Artystycznych Firlej. Zaczynamy kolejny odcinek Sąsiedzkiej Biblioteczki, drugi sezon. To wspaniale brzmi, drugi sezon, bo pierwszy skończyliśmy w czerwcu. Zaczął się też drugi sezon Ławeczki Sąsiedzkiej z Kasią Religą. Możemy więc spotykać się z Kasią we wtorki o 11, a w Biblioteczce Sąsiedzkiej w środy też o 11. Na początek zwierzenie. Gdy zobaczyłam, że ta książka, o której zaraz Wam opowiem, ta oto książka jest... może będzie lepiej widać okładkę, jak ją przybliżę, jest ukochaną książką Japończyków, to pomyślałam sobie, że muszę koniecznie ją przeczytać, ale kiedy ją otworzyłam i zobaczyłam w niej takie rzeczy jak wzory matematyczne, i proszę bardzo, tutaj, żeby nie była gołosłowna, są te wzory, to dreszcz przeszedł mi po kręgosłupie, bo nie wiem jak wy, nie wiem jak było u was, ale ja nie najlepiej wspominam lekcje matematyki, co nie znaczy, że nie ma wspaniałych nauczycieli matematyki, którzy świetnie potrafią zarazić młodzież miłością do tej dziedziny wiedzy i że matematyka jest w ogóle wspaniałą dziedziną wiedzy. Przekonałam się o tym już jako dorosła osoba, kiedy trochę otrząsnęłam się z tej szkolnej traumy, no ale nie będziemy do tego wracać, tak trafiłam, trudno, tak się zadziało, mam nadzieję, że wszyscy inni trafili na wspaniałych nauczycieli matematyki i wszystkim takich życzę. W każdym razie stwierdziłam, dobrze, skoro to ukochana książka Japończyków, to nie będę się przerażać tymi wzorami, ale sięgnę po nią, przeczytam i dowiem się, o co chodzi. Ukochane równanie profesora autorstwa Yoko Ogawy wciągnęło mnie, zachwyciło i wciągnęło do takiego prostego, kameralnego, ale jednak głębokiego świata bohaterów i całej tej historii. Yoko Ogawa to w ogóle jest wielokrotnie nagradzana japońska autorka, bardzo ceniona w Japonii i także na świecie, a książka Ukochane równanie profesora jest bestsellerem i utrzymuje się wysoko w rankingach. Tak jak mówiłam, jest ulubioną książką Japończyków. My możemy ją przeczytać w Polsce dzięki wydawnictwu Tajfuny, któremu tutaj się kłaniam nisko, bo robią wspaniałą robotę. Ale wróćmy do naszych bohaterów i do ukochanego równania profesora. To opowieść o samotnej matce, która nie bardzo w siebie wierzy, nie uważa się za jakąś wybitną osobę, pracuje w agencji gospoś, jest wynajmowaną gosposią i sama wychowuje, tak jak już wspomniałam, 10-letniego synka. Ta pani trafia, ta kobieta trafia do domu geniusza matematycznego, który potrzebuje gosposi. Poprzednie gosposie wytrzymywały, ale krótko, z różnych przyczyn. Profesor jest osobą bardzo specyficzną, przede wszystkim dlatego, że pamięta tylko ostatnie 80 minut swojego życia. Swego czasu uległ wypadkowi i tak się stało, że po 80 minutach zapomina o wszystkim i musi o wszystkim od nowa sobie przypomnieć. Jedyne, co mu zostało, to ten matematyczny geniusz, który cały czas w nim jest i trwa. Matematyka jest jego największą miłością. Jedną z największych miłości. I to mu pozostało na szczęście. Dlatego też ubranie profesora jest całe oklejone karteczkami, na których on zapisuje sobie to, co musi pamiętać. I tam też znajduje się miejsce dla nowej gosposi.
No bo musi sobie przypominać w zasadzie co 80 minut, że jest ktoś taki jak nowa gosposia. Z czasem w domu profesora zaczyna też gościć syn gosposi, którego profesor nazywa pierwiastkiem. A jak się to dzieje? Otóż profesor rozmawia ze swoją gosposią o liczbach, o pięknie liczb. Ona próbuje go zrozumieć, bardzo się stara i któregoś dnia przy przygotowywaniu posiłku pada takie z jej ust stwierdzenie, że syn jej pomoże, syn jej wytłumaczy, dzięki synowi będzie mogła to lepiej zrozumieć. I wtedy profesor oburza się, że pyta się, jak to masz syna i tutaj jesteś ze mną i przygotowujesz mi posiłki, a co w tym czasie robi twoje dziecko? Więc kobieta tłumaczy mu, że pierwiastek, jeszcze wtedy nie nazywany pierwiastkiem, świetnie sobie radzi sam, jest samodzielny, wraca ze szkoły, odrabia lekcje, ewentualnie gra w baseball z kolegami w parku. Na to profesor zaczyna ją strofować i mówić w ten sposób. Nie jesteś zbyt beztroska, przecież zaraz będzie ciemno. Nie doczekałam się wyjaśnień, jakie to tajemnice kryje w sobie liczba 10. W tym wypadku 10 oznaczało dla profesora tylko mały chłopiec. Proszę się nie martwić, codziennie późno wracam, więc jest przyzwyczajony. Codziennie? Codziennie porzucasz go samego w domu, żeby robić tutaj kotlety? Nie porzucam go, to moja praca. Nie rozumiejąc, dlaczego profesor tak przejął się moim synem, przyprawiłam mięso pieprzem i gałką muszkatałową. No, ale kto się nim opiekuje, jak ciebie nie ma? Mąż wraca wcześniej z pracy? Ach, pewnie babcia. Nie, niestety nie mam męża ani babci. Mieszkamy z synem tylko we dwoje. A więc czeka na ciebie sam? Sam w ciemnym pokoju, głodny? A w tym czasie mama robi kotlety dla kogoś innego i to dla kogo? Dla mnie? To niemożliwe. Ze wzburzenia profesor wstał i drapiąc się po głowie zaczął chodzić dookoła stołu. Notatki na ubraniu podskakiwały z szelestem, a podłoga skrzypiała pod jego stopami. Oburzenie profesora wzmogło się do tego stopnia, że kazał gosposi natychmiast wracać do domu do dziecka, ale także poprosił, aby codziennie po szkole chłopiec przychodził do niego i żeby tutaj odrabiał lekcje, żeby był w ten sposób ze swoją mamą. Tylko nie próbuj mnie przechytrzyć, powiedział, myśląc, że do jutra zapomnę, nie zapomnę i nie daruję ci, jeśli nie dotrzymasz słowa. Profesor odpiął notatkę z napisem Nowa Gosposia, wyjął z kieszeni ołówek i dopisał pod portretem jej 10-letni syn. W ten sposób mamy tą trójkę bohaterów, pomiędzy profesorem, gosposią i tym 10-letnim chłopcem nawiązuje się taka bardzo ważna relacja, przyjacielska, bliskość. Uczą się od siebie nawzajem. Ona zyskuje poczucie własnej wartości. Okazuje się, że potrafi rozwiązywać zadania matematyczne, że potrafi dostrzegać piękno matematyki i zyskuje też pewność siebie. Jej synek zyskuje bliskość matki, czerpie z mądrości profesora i wyznacza sobie nowe cele. A profesor, choć pozornie nie potrzebuje ludzi, bo najbardziej interesuje go matematyka i rozwiązywanie skomplikowanych zadań, wreszcie ma bliskich. I spokój. To jest jedna z rzeczy, która w tej książce przebija właściwie z każdego słowa. Spokój. To jest wartość, którą profesor ceni ponad wszystko. Profesor najbardziej na świecie nienawidził tłumów. To dlatego nie wychodził z domu. Nie znosił wszelkich zatłoczonych miejsc, takich jak dworce, pociągi, domy towarowe, kina czy przejścia podziemne. Zbierali się tam przypadkowi ludzie i ten brak ładu i składu drażnił jego matematyczne poczucie piękna. Czasami profesor lubił przyglądać się, jak gotuje. Siedział przy kuchennym stole i wodził wzrokiem za moimi rękami.
Największy podziw wzbudzało w nim lepienie chińskich pierożków. Na rozwałkowanym cieście kładłam farsz i zalepiałam brzegi, robiąc palcami cztery fałdki z jednej strony. Nic prostszego. Tymczasem profesor bez znużenia obserwował tę wielokrotnie powtarzaną czynność, aż zalepiałam ostatni pierożek. Nie odrywał od moich palców wzroku, jedynie od czasu do czasu wzdychał. Musiałam w takich chwilach uważać, żeby się nie roześmiać. Gotowe. Przynosiłam do stołu talerz, na którym równiutko układałam pierogi po zdjęciu z patelni. Ach, jaki spokój, mówił. Rzeczywiście, jeżeli chcecie zyskać spokój, jeżeli chcecie znaleźć ukojenie, to zachęcam Was do sięgnięcia po tę książkę, po Ukochane równanie profesora, wydawnictwa Tajfuny, bo rzeczywiście w zabieganym świecie ten spokój w tej książce można znaleźć. Teraz będzie troszkę mniej spokojnie, bo przejdziemy do kolejnej książki, książki Andriego Magnasona o czasie i wodzie. Pozwólcie, że na początek zacytuję pewne powiedzenie, które także w tej książce znajdziecie. Chronisz tylko to, co kochasz. Kochasz to, co znasz. Znasz tylko to, czego cię nauczono. Autor zbioru esejów, Andri Magnason, to islandzki poeta, pisarz, ale także działacz na rzecz ochrony środowiska. W tej książce przeczytamy o topniejących lodowcach, o zakwaszeniu oceanów, o wymieraniu gatunków, ale także o tym właśnie, że język nie nadąża za tymi zmianami i że nie zawsze potrafimy to opisać tak, żeby chronić przyrodę. Że pewne rzeczy wypieramy, że pewne rzeczy nie wierzymy, bo to jest bardzo trudne. Jest nam trudno w to uwierzyć i to opisać. Taką próbę podejmuje właśnie Andri Magnason i chwała mu za to, ale znajduje też rady czy metody, żeby przeciwdziałać pewnym rzeczom. Jeszcze zanim przejdę do cytatów, to chcę powiedzieć, że są tu przefantastyczne rozmowy z Dalai Lamą, a także poszukiwanie związków między staroislandzkimi sagami a staroindyjskimi podaniami i bardzo ciekawe relacje pisarz znajduje, także bardzo, bardzo polecam. O czasie i wodzie Andri Magnason. Pisze też o swojej rodzinie, o swojej niesamowitej babci. Tak, czerpie też taką siłę z relacji rodzinnych, przyjacielskich. Pokazuje, jak ważne są takie relacje, jak wiele one mogą dla nas zrobić i zmienić. A teraz to, co myśli o przeszłości i przyszłości autor, Andri Magnason. Jeśli ktoś w roku 1919 potrafiłby czytać przyszłość i postawił sobie za zadanie przepowiedzieć, co nas czeka w ciągu następnych 100 lat, wydawałoby się to absolutnie niemożliwe. Jak zadbać o 7 miliardów ziemian? Jak powołać ONZ? Jak wykarmić i odziać całą tę rzeszę ludzi, jak ich wykształcić i zapewnić im dach nad głową, jak połączyć cały świat siecią telefonów i komputerów, jak wynaleźć energię, sposób na przemieszczanie się i zorganizować pracę dla tych mas, jak skompletować wiele tysięcy orkiestr symfonicznych i leczyć nieuleczalne wcześniej choroby. Dużo jeszcze brakuje do tego, aby wszystkim wiodło się równie dobrze, ale całe kontynenty w ciągu krótkiego czasu wyrwały się z bolesnej nędzy. Ostatnie 30 lat to czas komputerów, telefonii, internetu i relaksu. Gdybym w roku 1990 chciał kupić wszystko, co dziś mieści się w moim telefonie, lokalizator, komputer, modem, kalkulator, magnetowid, odtwarzacz CD, nawigację, kamerę, bibliotekę, sprzęt do telekonferencji, książkę telefoniczną, telefon, faks i konsolę do gier, ważyłoby to kilka ton i kosztowało mnóstwo pieniędzy. Prędkość obliczeniowa mikroprocesorów podwaja się co 2 lata, a może i może uczynić z nas superbohaterów. Te szybkie zmiany są wspaniałe, ale też namieszały nam w głowach. Dzieci z całego świata rozpoczęły strajk klimatyczny i niczym w starej baśni objawiła się dziewczynka Greta, obdarzona darem prawdomówności. Wygląda na to, że trzeba przemodelować XX wiek w całej rozciągłości, przemyśleć nasze nawyki żywieniowe, przemyśleć modę i technikę,
całą komunikację, produkcję i konsumpcję. Jednocześnie Ziemia musi wyżywić 10 miliardów ludzi, a ludzkość musi ocalić to, co jeszcze zostało z niezepsutej natury. Trzeba ponownie przemyśleć świat, musi się to stać równie szybko albo jeszcze szybciej, niż nastąpił rozwój sztuki latania, energii atomowej i technik komputerowych. Tak, zdecydowanie to właśnie nas czeka, to nasze wyzwanie, ale jednocześnie autor wierzy w to, że to jest możliwe. Musimy tylko naprawdę tego chcieć. Nie mam innego wyboru, jak tylko wierzyć, że rozwiązanie jest możliwe, ale ludzie muszą go pragnąć równie gorąco, jak pragnęli latać, dotrzeć na Księżyc i wyleczyć AIDS. A więc życzę nam, żebyśmy pragnęli równie gorąco, jak innych rzeczy, ocalić planetę. To jest jedna z tych książek, które naprawdę warto przeczytać. O czasie i wodzie, Andri Magnason. Bardzo polecam. Można sobie dawkować, piękne eseje napisane w piękny sposób, przetłumaczone też wspaniale. Tłumaczem był oczywiście Jacek Godek, najlepszy na świecie, najlepszy w Polsce, przepraszam. Tłumacz, no może i na świecie, tłumacz z islandzkiej literatury. Polecam Wam bardzo, przepiękna książka, przepiękna i mądra, o czasie i wodzie. I coś na deser. Powolutku będziemy się zbliżać do deseru literackiego. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas oglądają, którzy nas słuchają. Tym, którzy po raz pierwszy tu trafili akurat w tym momencie, chcę wyjaśnić, że to taki live, który nazywa się Sąsiedzka Biblioteczka. Jest zorganizowany przez Kawiarnię Sąsiedzką Ośrodka Działań Artystycznych Firlej. Spotykamy się co środę o 11:00. Rozmawiamy o ciekawych, inspirujących, zabawnych książkach, takich, którymi chcemy się podzielić. Ja Was też zachęcam do tego, abyście w komentarzach pisali o książkach, które Was zainteresowały i którymi chcielibyście się podzielić z innymi czytelnikami, z innymi bywalcami Kawiarni Sąsiedzkiej i Biblioteczki Sąsiedzkiej. I deser. Na deser wrocławska autorka Katarzyna Kostołowska, która w tej chwili wydała ostatnią swoją najnowszą powieść 40 i co z tego. To jest taki cykl 40 i. 40 minus, to pierwsza część. 40 minus, jest oczywiście 40 plus. I ostatnia, świeżynka, 40 i co z tego? Oczywiście i co z tego? To żaden problem, chodzi o wiek. Jest to historia czterech przyjaciółek rozsądnej Magdy, która jest samodzielną mamą i pracuje w korporacji, Anity, która prowadzi czekoladziarnię i zupełnie nie jest dzieciolubna, oraz Karoliny, która bardzo marzy o wielkiej miłości, o poznaniu tego jedynego, tego właściwego mężczyzny, a także zakochanej bez pamięci Aśki, która jest stylistką, kreatorką mody, która marzy o tym, aby kreować własną markę. Wraz z przyjaciółkami występują w tych wszystkich trzech częściach także przepyszne typy ludzkie, bo drugoplanowe role w tych książkach też są świetne. Są to i mężowie, i eksmężowie, przyjaciele, kochankowie, dzieci, psy, a także miejsca wrocławskie, Park Grabiszyński, a nawet w każdej części pojawia się Sky Tower, którego to widok jedna z bohaterek uwielbia i patrzy na niego zawsze wtedy, kiedy szuka pociechy albo natchnienia, albo chce po prostu się zrelaksować. To sprawnie, żwawo napisane powieści, które przyjemnie się czyta, będą na pewno dobrą propozycją na jesienne wieczory, chociaż dzisiejszy wieczór pewnie będzie jeszcze trochę letni, ale już jutro zapowiadają ochłodzenie, także będzie to świetny wieczór jesienny na czytanie. I polecam bardzo ten cykl 40, to są trzy książki już w tej chwili, także jest co czytać, można
sobie zaplanować na dłuższy czas, na delektowanie się przygodami naszych przyjaciółek, bo jest to też książka o przyjaźni. To jest chyba dla mnie przynajmniej w tej książce jeden z ważniejszych wątków, oprócz oczywiście wątku Wrocławia, który jest wspaniały i który bardzo kochamy. Oprócz też bardzo celnych obserwacji obyczajowych, społecznych, politycznych i każdych innych, które autorka przedstawia w swoich powieściach, bo jest baczną obserwatorką rzeczywistości, to trzeba przyznać, to dla mnie właśnie jednym z tych ważniejszych wątków jest wątek przyjaźni, która łączy te cztery kobiety, które są po prostu fantastycznymi z krwi i kości babkami, mają swoje wady, mają swoje zalety, nie ukrywają ich. Czasami autorka bywa wobec nich nieco bezlitosna, ale to zupełnie nie przeszkadza temu, że czytelnik absolutnie patrzy na nie z sympatią i także do ostatniej kartki każdej z tych powieści, nawet jeżeli czasami bohaterki nie zachowują się tak, jakbyśmy chcieli i chcielibyśmy, żeby się zachowały bardziej dojrzale, one też dojrzewają w trakcie kolejnych tomów, bo są coraz starsze, mają nowe doświadczenia i to też jest ciekawe obserwować ich rozwój. Ale tak jak powiedziałam, najważniejsza jest tutaj jak dla mnie ich przyjaźń, niesamowita przyjaźń, która prowadzi je poprzez trudne, wspaniałe chwile, która wspiera we wzlotach, która wspiera w upadkach. One sobie kibicują, podpierają się sobą nawzajem, żeby osiągnąć to swoje cele, pomagają sobie w ciężkich chwilach, nigdy siebie nawzajem nie opuszczają i co najważniejsze, też nie oceniają się wzajemnie jakoś surowo. O, dzień dobry Jasiu, miło Cię widzieć, pozdrawiamy Kołobrzeg. Tak, Pieśń Ziemi będę też omawiać w kolejnych odcinkach, mam już ją na półce, jeszcze nie zaczęłam, ale już wiem od paru osób, że to niesamowita książka, także nie mogę się doczekać tej lektury, też na pewno się z Wami podzielę swoimi refleksjami, ale wracamy do 40i. Czyli do kobiecej przyjaźni. Każdemu mogłabym życzyć takich przyjaciółek, jakimi są Aśka, Karola, Anita i Magda. Ja takie mam, powiem szczerze, w tym miejscu je serdecznie pozdrawiam i ogromnie się cieszę, że jesteście przy mnie, moje drogie przyjaciółki. Mogłabym o Was też napisać takie opowieści wspierające i przyjacielskie, ale dużo lepiej zrobiła to pani Katarzyna Kostołowska, więc z przyjemnością czytałam i odnajdywałam tam wątki, które mi nie są obce. Zacytuję Wam jeden z takich fragmentów, bo ważna obserwatorka rzeczywistości, jaką jest autorka, obserwuje też i wdraża w swoich powieściach nowe technologie, a więc między innymi nasze przyjaciółki zakładają sobie grupę dyskusyjną na Messengerze, gdzie toczą zabawne dialogi. Grupa nazywa się Bardzo Stare Baby. Nazwa nadana przez użytkownika Anita. Anita, kto uważa, że można zdechnąć z gorąca, ręka w górę. To temat bardzo na czasie, bo dzisiaj rzeczywiście jest gorąco. Magdalena, zgłaszam się. Z nieklimatyzowanej, tak tylko nieśmiało przypominam, czekoladziarni. Anita, Magda. Ty wiesz, że ja wiem, że jesteś najwspanialszą wspólniczką na świecie oraz aniołem. Magdalena, anielica bliska udaru. Tak, to właśnie ja. Karol, módlmy się o deszcz. Może chociaż w Londynie pada. Joan, ni hu hu, przylepiam się do wszystkiego. A Anita, good idea, Karolajna. Pomódlmy się wespół. Karol, tak naprawdę to już nie pamiętam, jak to szło. Anita, to chociaż się przeżegnaj. To chyba pamiętasz. Karol, to tak. Magdalena, milczeć antychrysty cholerne. Karol, nie jestem antychrystem, wierzę natomiast w karę boską za to, co wyczyniamy z planetą Ziemią. Ludzie to największe potwory. Anita, Karola, błagam. Mnie te ekologiczne gadki naprawdę rzucają się na mózg. Dzieci własne zaczęłam straszyć twoimi apokaliptycznymi wizjami. Karol, nie moimi. To wszystko jest udowodnione przez amerykańskich naukowców, że góra dwa pokolenia i au Wiedersehen. Anita, au Wiedersehen raczej. Osobno to się pisze, jak już chce się pisać. Magdalena,
Anita i Karola, musicie zacząć razem biegać, bo ta rozłąka wam ewidentnie nie służy. Joan, rozłąka to nie służy mnie, ewidentnie. Dziewczyny, spocona czy nie, kocham was jak stąd do Wrocławia. Karol, a ile to jest kilometrów, tak by the way, że się znowu wyrażę, mam nadzieję, że poprawnie, w razie czego Anita skoryguje. Joan, pojęcia nie mam, ale z całą pewnością za dużo, bo mi tu bez was pii bardzo źle. Było brzydkie słowo. Anita, zwłaszcza bez oksfordzkiej angielszczyzny Karolajny. Karol, znalazła się poliglotka. Anita, Karola, zatłukę cię kiedyś byle badylem, tych udzielców bezczelny. Magdalena, zamknąć się natychmiast i zaprzestać gróźb karalnych. Asia, my cię też kochamy i tęsknimy. Karol, jasne, że tak. Anita, potwierdzam powyższe. John, nawet nie przypuszczacie, jak mi bez was źle. No cóż, myślę, że się przyzwyczajicie, pokochacie i polubicie te bohaterki, bohaterki cyklu 40i. Katarzyna Kostołowska, 40 minus, 40 plus, 40 i co z tego. Bardzo polecam do czytania. Jeszcze raz na koniec przypomnę wszystkie dzisiejsze książki. Ukochane równanie profesora, Yoko Ogawa. O czasie i wodzie, Andri Magnason. I 40 plus minus i co z tego, Katarzyna Kostołowska, wrocławska autorka. Będę się w tym sezonie starała wam pokazywać, przybliżać wrocławskich autorów lub też książki dziejące się we Wrocławiu, mówiące o Wrocławiu. I na koniec, jak zawsze, Firlejowe ogłoszenia, co się będzie działo w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej, a będzie się działo, jak zawsze, przede wszystkim 19 września, czyli już w tę sobotę, od godziny 12 zapraszamy na pchli targ w Firleju. Jeżeli macie sukienki, sweterki, biżuterię, torebki, książki, zabawki lub inne rzeczy, którymi chcielibyście się podzielić albo chcielibyście je się ich pozbyć i przekazać innym, żeby się nie zmarnowały oczywiście, bo jest takie hasło Wrocław nie marnuje, a więc Wrocław nie marnuje i Firlej mu w tym pomaga, to zapraszamy na pchli targ. Od 12 pchli targ w Firleju, w tę sobotę 19 września. Poza tym mamy też propozycje dla naszych milusińskich. W niedzielę 20 września od 11 do 14 można się świetnie bawić na warsztatach dla dzieci. Tutaj obowiązują zapisy. Aby dziecko mogło uczestniczyć w warsztatach, należy napisać maila na adres firlej@firlej.wroc.pl. Powtórzę jeszcze raz, firlej@firlej.wroc.pl. Z tego co wiem, to warsztaty cieszą się dużym powodzeniem, także warto napisać tego maila jeszcze dzisiaj. 25 września z kolei zapraszamy na ważny koncert, koncert Solidarni z Białorusią. Zacznie się ten koncert o godzinie 20, wstęp jest wolny, ale ilość miejsc ograniczona ze względów wiadomych, także też warto przyjść trochę wcześniej i się zorientować w sytuacji. Koncert odbędzie się w ramach Festiwalu Twórczej Współpracy Wrocław Ukraina. A już w nadchodzący wtorek oczywiście zapraszamy 22 września o 11 na spotkanie z Kasią Religą. Wiem, że nie możecie się doczekać, spotkania z Kasią są zawsze fascynujące. Kasia zawsze wymyśla jakiś wspaniały temat do rozmowy i jest miło zaparzyć kawę, posłuchać tego, co Kasia ma do powiedzenia i pogadać sobie w komentarzach z innymi wrocławianami, nie tylko, bo wiem, że bywają na tych spotkaniach też osoby spoza Wrocławia. Natomiast 23 września o godzinie 11 odbędzie się kolejna sąsiedzka biblioteczka. Serdecznie zapraszam, będę miała dla was kolejne wspaniałe książki, w tym znowu wrocławskiego autora, bo tak jak powiedziałam, w tym sezonie, w drugim sezonie sąsiedzkiej biblioteczki będę się starała przedstawiać wam książki, które albo są z Wrocławiem związane, albo są o Wrocławiu, albo napisali je wrocławianie. Do zobaczenia za tydzień. Widzimy się w środę 23 września. Do zobaczenia, pa pa.